Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. Nie wiem, czy coś widać za mną, ale właśnie światło świeci centralnie jakby w obiektyw. Patrz, niedawno auto mycie. No ale sorry, jaka jest pogoda? Jaśka, jak tam koszul? No piękna jest pogoda. Dobrze, słońce świeci. Przechodzi? No to dobrze. Najważniejsze, że przechodzi. A my, słuchajcie, dzisiaj wybraliśmy się po zakupy, albo na zakupy, ale nie wiecie, takie normalne. Co kupujemy, Michaśka? Dla naszego króliczka. Kupujemy kojec. Słuchajcie, zaczęło się, nie? Różne akcesoria teraz będą, zabawki. Jedzonko. Nie, on zabawek jeszcze nie ma, nie, tak naprawdę. Nie, marchewkę. No to marchewka, ale on w ogóle się nią nie bawi, ty. Musimy zobaczyć, co jest, bo on jest malutki jeszcze. Także, słuchajcie, kupujemy kojec, bo on sobie wybrał takie miejsce, jak pewnie wiecie, u Michaśki, między biurkiem a ścianą. Taka wnęka jest, nie? I on po prostu tak uwielbia to miejsce, a że tam są panele tylko, a wiecie, niekiedy mu się tam zdarzy coś popuścić, no to trzeba dać mu jakiś kojec. No Bobki to jeszcze będzie pozbierać. Także idziemy szukać kojca dla królika. Temat przewodni odcinka, co? No, nie. Gadżety dla króliczka. No to nie jest przewodni, ale nie, no, to zobaczycie różne momenty znowu z naszego życia. To idziemy. Słuchajcie, sklepu zoologicznego. Tu jest, jak się nazywa ten sklep? A to my już go znamy, Leopardus. Właśnie. I to nie zlokowanie, żeby nie było. Nie, szukamy sklepu, bo ale szczerze, właśnie, zauważyłem, że w wszystkich galeriach jest ta sieć, nie? Znaczy te sklepy Leopardus. Gdzie były inne? Były gdzieś inne? No właśnie, w Silesii ten, w Galerii Katowickiej ten, tutaj też. No. To już jest trzecia galeria. A tak naprawdę tam, gdzie kupiliśmy królika, to był zupełnie inny sklep. Ale to nie, bo to w Oszonie było, no. A nie typowo galeria. Ale słuchajcie, w ogóle to mamy problem z tym, co kupić, jaką zabawkę, czy czym króliki lubią się bawić, no czy właśnie. Lubią tunele jakieś, czy lubią, nie wiem, jakieś takie gryzaki. Stąd też do Was taka prośba, napiszcie w komentarzach, czym się bawią króliki, bo nasz się marchewką nie chce bawić. Za nie, Chiny. Nie chcę. Może jest za malutki jeszcze, nie wiem. To się o nim po prostu olewa, nie? Chyba marchewka jest jechać na... Nie, to jest tutaj, to idziemy jest prosto. Tu? Bo to musi być... Nie, który to jest poziom? To jest zero chyba. Dobra, idziemy. Jak znajdziemy sklep, to się dojdziemy. I sklep zlokalizowany, słuchajcie. Idziemy szukać, ale ja... Znaczy, na pewno szukamy tego kojca, nie? Kuweta? Tak, nie, kojec. Takiego kojca, bo chcemy tam dać ten róg, tak jak mówiłeś. No właśnie. A może popytamy w sklepie już, nie? No właśnie, na miejscu. Co, co najbardziej się sprzedaje dla króliczka. O, popatrzcie, co to jest ciekawego. A może to jest dla królika? No to na pewno. Co? My se no pod żyro, słuchajcie. No i co? Nie, no to jest już... To jest dla pieska. No to jest chyba dla pieska, chociaż czy królik by to lubił? Nie. Może też by lubił. Ale tu jest chyba wszystko dla psa, zauważyła. Myślisz? No raczej, te zabawki mi do królika nie wyglądają. A to może tutaj jest, wiecie, tak tematycznie. Myślisz? No tu jest na przykład karma dla... To jest dla... Nie, dobra, nie. By się zmieściło to w tym rogu. Nie, no to by się tam zmieściło. Ale nie jest to za niskie. Chociaż nie, takie chyba nie jest. No po co mu wyższy? Właśnie fajne, bo to jest tylko wieża takiego balansowania sobie, nie? Jak sobie poleżeć, zrobić kilka bobów i wyjść, nie? A to przemaka czy nie? Ciekawe. Nie, no właśnie. A inne są może jakieś jeszcze? Aha, pani uciekła. Matko, co tego tu jest? Patrz, są takie różne. A nie, to jest do świnki morskiej ewidentnie. Są takie wymieszane. To ja nie wiem, królik jest zajęczakiem, a są wymieszane z tymi, nie? Z gryzoniami. No bo a to jest chyba do chomika. Aha. Matko, jaki mały kojec. Nie. Nie, no to jest ewidentnie dla króliczka i dla świnki. No fajne. No w sumie to i tak nie ma większego znaczenia, bo to będzie tak wciśnięte. Tylko, że on nie będzie tu miał, popatrz, on nie będzie tędy mógł chodzić, tylko trudno mu się przeskakiwać. Bo to nie wyjdzie tak na szerokość, tylko tak na... po tym. A nie uważasz, że to jest to i to, to jest ein? Ein Scheiß? Tak, się tu po naszemu godo. Ale on sobie wejdzie, słuchajcie. Nie, on sobie on wejdzie. Z takiej klatki wyskakuje już wysoko, to wejdzie sobie. Dobra, idziemy dalej. A Michaśka tam ciekawego znalazła. Oglądam. A to nie, to chyba bardziej moje papugi coś takiego miały. Co jest? Co jest? Może no. Matko. A ty jak masz węża chyba. Mhm. Widzisz, to jest do gadów. Mhm. Płazów. Dobra, to zobacz, nie mój dział. Są setki, żeby nakładać. Jakby co, to ja nie lubię takiego. Dobra, idziemy dalej. No to co, już konie? To gdzie zabawki? Tu
są zabawki. Bardzo duże to i bardzo duży wybór. O, tu są jakieś, ale to papuszki. Czekaj, tu mamy papuszki, papuszki, chomiczki. O, tutaj jakieś króliczkowe coś, patrzcie. O matko. No takie coś patrzcie. W sklepie. I tu jest taki dzwonek. Ale ja bym polegał na widzach zdecydowanie. Tak. Także słuchajcie, napiszcie, czym się bawią króliki, bo w sumie kupiliśmy mu wodopój i się nie sprawdziło. Nie, miseczka to jest to jednak, nie? Coś takiego miał podobnego. Najpierw był plastikowy, potem był szklany, ale słuchajcie, on to jakoś umija. Nie, albo on jest jakiś dziwny. No bo wiecie, co królik to podobno inny. Ja tam nie wiem. Także mi się wstrzymał na razie z zabaweczką. No bo mniejsze, to jest dla króliczków. Tamto też jest. No to jest coś ala marchewka jego, no nie? Którą ma, jakieś ale takie patrzcie, tu jest jakaś piłka. Ach, snack ball, czyli wkładasz tutaj te jego ulubione. Dziwne, no jak on sobie to wyciąga? Aha, bo to on wylatuje chyba, wiesz? Matko. Znaczy wypada, nie wylatuje. Po naszemu wylatuje. Aha, tu też snack ball. No to jest fajne. A, tu jest taki ten, ale to nie jest do królika, za małe. To? Hamak, no. Ale ja są takie do... Ja widziałam hamaki dla królików, dla ale na jakiejś tam stronce internetowej. No właśnie. To jest dla świnki morskiej? Chyba. Albo dla chomika. To wszystko kupione, znaczy wszystko, kupiony jest ten kojec. Tak. W sensie cała torba to podkłady. Dobra, idziemy? Chodźcie. O, kawa gotowa. Dziękuję, Mareczku. A chciałam właśnie, wam... ty też chcesz kawę, nie? No właśnie, ja chciałam, to jest moja, nie? Nie, to jest super. Dzięki. No to zaraz sobie zrobię, spoko. Chciałam wam tylko pokazać, ostatnio używałam takiej maseczki peel off, oczyszczającej pory. Z tej firmy Four Leaf Skin, ja akurat używam też tej odżywki do rzęs z Oceanika. No i powiem wam, że fajna rzecz. Nakłada się ją właśnie na tą strefę T. U mnie to jest właśnie łebę. U mnie to jest strefa, która najbardziej się przetłuszcza, mam z nią problem. Fajnie się wysusza, ładnie pachnie też. Wiadomo, że ta maseczka peel-off musi mieć swój czas, żeby wyschnąć. Robi się skorupką i zdejmujemy. Węgiel bambusowy. I... Węgiel bambusowy? No tak, także co, nie widzisz różnicy? Dobra. W tyle robi się kawę, jakbyście słyszeli, a ja przychodzę tutaj pokazać dzisiejsze menu. Menu obiad będzie zupa ogórkowa. Tu już mam wywar zrobiony. Kartofelki wrzucone surowe. Najpierw muszą być kartofle, bo jak wrzucimy jednocześnie z ogórkami, to wtedy kartofle nigdy nie, no nigdy nie zrobią nam się miękkie, będą twarde pod wpływem tego kwasu z ogórków. No i tu mam z tego wywaru jarzynkę. Ona też trafi, oczywiście nie cała, bo jest dużo, do zupy będzie po... ja ją zetrę na tarce. No i pietruszka. Daję też koperek, ale wiecie, nie, dzisiaj jakoś nie było, a byłam w jednym sklepie w Aldiku i tam nie było, a tutaj już moczy się fasolka. Namaczam ją na noc i wtedy już od rana gotuję. Oczywiście tę wodę wylewam, wypłukuję później. Ona w tym namoczeniu, ona troszeczkę pęcznieje. I wtedy łatwiej się gotuje, krócej. No i z tego będzie fasolka po bretońsku, do tego kiełbaska, zazwyczaj podwawelska, może być śląska, zależy kto jaką lubi i ma sprawdzone. Oczywiście przyprawy, troszeczkę musi być takiej papryczki sypkiej, daję też oczywiście koncentrat pomidorowy, majeranek, sól, pieprz, różne przyprawy i tak dalej. A tutaj mamy w miseczce co? Wyparzoną maskę. Maskę do inhalacji, bo my nadal tu się inhalujemy. Ale powiem wam, super sprawa na takie przeziębienia, a w naszym przypadku na zapalenie tchawicy już kończące się. Dobra, tyle z mojej kuchni, to pozdrawiam. I oto właśnie płatki śniadajowe, które wybrała Michaśka. Tam siedzi. Ja jej pokażę, gdzie one tu są. O, tada. Wow. Gdzie byś je kupiły? Odpornościowe. No proszę cię, bez cukrów. Witamina C dużo. Ale one przypominają pewną polską markę. Znaczy nie, to nie jest... Tak? Znaczy nie polską, chyba czeską markę. Identycznie wyglądają, powiem wam. A nie jak cenowo, ile kosztowały? 14 zł to kosztowało. No to niedużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale już to dostarczałam, także... No to tak zawsze jest takie opakowanie. Nie no, są różne, są większe. Ja idę właśnie z tym, właśnie, muszę to schować. Bo wczoraj kupiliśmy nowe rzeczy. Właśnie, mieliśmy kupić tylko koniec.
Tak, kupiliśmy koiec. Wiecie, że króliczkowi się spodobał? On tak mówi, no nawet nieźle, nie? Aha, i to słuchajcie, to są tematy higieniczne. Ta jest fajniejsza pod ten dry bed, ponieważ jest duża, dużo większa i tak w sumie na całą długość klatki. Widzicie, była wymieniona tamta stara. Tak, a obsika na równo. No, ale wiesz co, no. O, i nowe zioła uzupełniające i karma. Ale słuchajcie, karma niby dobra, nie? Ale się okazuje, królik za bardzo za nią. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy on się przyzwyczaił do tamtej swojej, czy co? Bo ta jest w ogóle taka... Inny kształt. No, kształt, nie? No, zabar ale... podobny, moim zdaniem, no, ale wiesz, jak ja zmienię, czuję, nie? No właśnie, nie zawsze chyba spasuje. Jak macie zwierzęta, to napiszcie, jeżeli zmienialiście karmę, czy to łatwo tak wprowadzić, słuchajcie, nową? Jak mu sypialiśmy tą starą jego karmę, to po prostu aż mu się uszy trzęsły. Tak. A teraz ją ma w takiej piłeczce, bo pytaliśmy się was w tym filmiku, jako zabawki kupić i dalej czekamy na to, żebyście napisali, a Marzena wymyśliła, w sumie Michaśka, żeby na szybko mu kupić piłkę. Idziemy teraz zobaczyć piłkę królika. O, tu siedzi, proszę, to jest ta jego piłeczka nowa, a tu jest nasz łobuz. Ach, słodki. No, cześć. Ale bobki to widzę dalej są za kuwetą, co? Roman. Widzicie go? I teraz patrzcie to. Ale czy on tam coś ma w środku? Znalazłem dwie leżały. Ciekawe, czy wydostanie je. Ale tym akurat się fajnie lubi bawić. Od wczoraj ma zabawkę. Ale jak miał tam te nowe kulki, to jedzenie to jakoś go nie kręciło. Nie wiem, co tam jest w tym starym jedzeniu. Może po prostu tak już się nauczył, posmakowało. Może tak, by się lepiej. O. Wow, no, tak on potem... jest, no i wyleciało mu coś, nie? Czy ściema była? Ale coś tam jest, bo słyszę. No są dwa takie te chrupki. No ale zamknięte jest chyba to. Nie. Tak? Kto to zamknął? Nie, otwarte, pokaż. Nie, otwarte jest. O, jest, tam wyleciało, jedno, on tego nie widział. On nie widzi chyba. Bo czytaliśmy, że królik w sumie nie widzi z bliska, nie? No i ta druga też mu tu wyleciała, także już papa. Pa. O, jest. O, jest. A, wyczaiłeś mały. Nie no, króliki widzą też specyficznie, nie? No, czyli tu jak z bliska przed nim jest, to nie widzi nic, bo wiadomo te oczka tutaj, więc widzi tu i z takiej pewnej odległości widzi na wprost, nie? O, psio, jest, wyłapał drugiego. I temu smakują, nie wiem czemu. Także my mamy teraz akcja królik, ale Marek, dzisiaj masz fryzjera, chciałam zauważyć. Właśnie coś idę o 13, nie wiem. Tak? Pani Ania SMS-y wysyłała i co? Patrzcie na tą fryzurę. Ale to już taki standard, że u mnie tak dwa dni przed fryzjerem... Ale dostałeś SMS-a? Dostałem. Dwa dni przed fryzjerem mi się robi takie coś push-up na głowie. To włosy się już nie chcą ułożyć, nie? Ale ty często chodzisz do fryzjera, tak jak twoja mama. Po kim ty masz? Co trzy tygodnie. No też, takie bujne owłosienie, że jojojoj. Jak królik. Jak królik, nie, musimy on go wyczesać. Bujne. W ogóle musimy go wyczesać dzisiaj. Czesanko on lubi, powolutku, delikatnie. A w przyszłym tygodniu do weterynarza. Ja już się nie umiem doczekać, kiedy do tego weterynarza pojedziemy, bo ja mam, wiecie, my mamy listę w ogóle, kartka A4 i każdy zapisuje swoje jakieś pytania, jakie ma wątpliwości, czy co tam by się chciał, czego by się chciał dowiedzieć o króliczku i spisujemy to na tej kartce A4, także jak my wejdziemy do tego gabinetu u pani weterynarz, to chyba się lekko zdziwi. Nie, ale niektóre pytania się powtarzają. Tak. Właśnie, spoko. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, taka zapowiedź już w przyszłym odcinku, bardzo ważny temat o królikach. Ktoś tu teraz powie o nie tylko o tych królikach, ale co myśmy się w ogóle dowiedzieli wczoraj. No właśnie, ja już tak... To co tak, pisaliście tak. W komentarzach, ale nie będziemy zdradzać. No faktycznie. I ale Marka... ja byłem w szoku i dalej jestem w szoku, że... Marka to zszokowało mnie tak trochę mniej, ale to będzie w następnym odcinku i także koniecznie za dużo by było w sobotę, emocji. Tak? W sobotę? Czwartek? No... Sobota. Nie. No w sobotę filmik. A dzisiaj co jest? Czwartek. O matko i córko. Nie. To w sobotę. No i on sobie tak potrafi tą piłeczkę. Tak, w sobotę, bo ja jutro... Aha, bo ja jeszcze muszę odebrać, słuchajcie, wyniki. Jejku, wyniki kreatyniny. W przyszłym tygodniu mam dużo tego, bo jeszcze idę na rezonans swój. Muszę swoje tak badanie. Wam patrzę, także to kiedyś wam pokazywałam, że ja mam taki kalendarzyk u mnie na ołtarzyku, jak to Marek nazwał, tę półeczkę w kuchni i tam sobie zapisuję różne daty wizyty, zdarzenia, wydarzenia i właśnie, święta. Właśnie, jeszcze jedną rzecz miałem pokazać, to musi mi do drugiego pokoju. O nie. Co kupiłem jeszcze? Słuchajcie, to jest rewelacyjny wynalazek, nie, to w ogóle służy do czyszczenia właśnie takich pieców. Do wybierania popiołu gdzieś tam z takich tych.
A ja wymyśliłem, że zamiast używać, wiecie, tego Dysona do czyszczenia klatki królikowi i dookoła tej klatki, bo tam różne są rzeczy, żeby go nie zasyfić i nie zepsuć, to stwierdziłem, że kupię taki oto odkurzacz kominkowy. On kosztował 100 zł gdzieś. Bardzo prosta konstrukcja. Tu jest jakieś takie wiadro. Dzisiaj był zresztą używany. Pyk. O, tak to jest zbudowane. Tu jest silnik, filtr pierwszy. A tutaj wpada, o właśnie, siano. Widzicie, taki syfek. I dzięki temu mamy odkurzacz specjalnie pod królika do czyszczenia klatki. To jest rewelacja, bo wystarczy jak kuweta czy coś podłożyć, nie trzeba wiader przenosić. Tak jak widzieliście u Michasi na filmiku, gdzie była rutyna z królikiem, tam trzeba było wiadra przenosić, kombinować. No a Marzena, słuchajcie, właśnie odnośnie kombinowania. No to, ale wiesz co zauważyłam? On teraz tu w jednym miejscu chyba, że tu ja. Ale słuchajcie, on w ogóle nie robi bobków teraz na pokoju. Przenosimy, nie? Bo zgodnie z waszymi też radami, żeby nauczył się do kuwety, to co zrobi bobki, wkładamy tutaj, żeby czuł, no i jak zrobi siusiu, to na chwilkę też tu dajemy, nie? No ale siusiu to on robi w ten drybed i to wszystko przelatuje, no. Ale dajmy mu czas, Marek, nie wszystko na raz, także... No i właśnie, odnośnie tego odkurzacza, słuchajcie, i naprawdę komfort, bo no jest to dużo wygodne, 100 zł to nie jest jakiś majątek. A zawsze można wykorzystać w domu, jakby tam trzeba było wyczyścić jakieś wyjątkowo brudne miejsca, a nie zepsuć tego. No i jest wąż jeszcze, nie? Ale wiecie, no bo teraz o króliku, ale kończąc. Wiecie co, po prostu ja odkryłam pewnego dnia, znaczy pewnego dnia, i tak słyszę taki klap. I ten królik sobie biega i tak klap, nie? I takie trzy klapy usłyszałam. Ja mówię, Marek, co to jest? No podobno, no, ale wiem. Są dwie opcje, albo się denerwuje, albo jest, się boi. Ale tak? On się bardziej denerwował, ale bo ja nie wiem, przy dostępie do jedzenia. Czy on by się bał? Myślę, że to drugie. Mm. Że bardziej jest taki denerwowany. No i ostatnio odkryłem też, że lubi ostatnio podgryzać coraz to bardziej. Tak? A to chyba ciebie. Mm. Coś mu chyba znalazłeś za skórę. Najpierw poliże, a potem tak tymi ząbkami. Dobra, Marek. Kończymy. Kończymy, bo wiesz, nie wypada się spóźnić. Fryzjer, jeszcze dzisiaj mamy nagranie. Jak ktoś nie widział Michasi porannej rutyny króliczka, to zapraszamy. No i... Ale nagranie ma nie już zdradzę. A co? Mm. Ale to, które następne będzie? Dobra, no, ale u Michasi. U Michasi? Dobra. Tak. To a kiedy jest filmik u Michasi? Przepraszam. W sobotę, tak jak i tu. To tak jak u mnie. No. Znaczy u nas. O, u mnie, patrzcie, przejęła kanał. Nie, no bo jak ja montuję, to mówisz, że u mnie, nie? Dobra, to w dzisiejszym odcinku to tyle. Zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście... Aha, koniecznie piszcie w komentarzach, jakie zabawki dla królika, temat przewodni. No, co i jak wy oceniacie to tuptanie takie, że on tak... O! Takie coś robi. Dobra, nie przedłużamy, dziękujemy. O, ale jeszcze przedłużę. Popatrzcie, tu jest ta jego kuweta. I akurat on się tutaj skradł do niej. Mm. To jest jego ukochany kąt. Nie? Ale co on robi? Właśnie, patrzcie. On pod... Tak, on sobie wchodzi pod spód. Zobaczcie. I taką ma fajną zabawę. I teraz kupcie kuwetę, a ten będzie siedział pod kuwetą. Ale zwróciłam uwagę, że on lubi takie miejsca, tak, że gdzieś się ciężko wcisnąć. Mm. Takie przejścia, takie tuneliki. Musisz uważać, kiedy za tą szafę wejdzie. Nie wiem, jak tam wejdzie. Nie wejdzie. To jest niemożliwe. Mm. Ja uważam, że chociaż w tym mieszkaniu jest trochę takich zakamarków, że on mógłby spoko tam wejść. Także Marek, uważaj. Dobra, to kończymy. To na razie. Na razie, pa!